Proszę Państwa, to są właśnie te momenty, na które czekają wszyscy fani piłki nożnej. Czekają z niecierpliwością. Już za moment otrzymamy kolejną potężną dawkę piłkarskich emocji. Kto pokaże w dzisiejszym meczu swoją wyższość? Dobry wieczór, witamy Państwa ze Stadionu Światła, ze Stadionu Benfica, z Lizbony. Mamy nadzieję, że czeka nas mnóstwo popisów z okazji tego spotkania. Witam Państwa przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a wraz ze mną ten mecz skomentuje Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewne... Uwaga! Zagrożenie nie minęło! Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. A przed nami wyjściowa jedenastka reprezentacji Portugalii. Dalej Bruno Fernandes oraz Palinha zagrają w środku pola. W ataku będziemy mieli okazję zobaczyć Cristiano Ronaldo. Spójrzmy na wyjściowy skład Chorwatów. W bramce Livakovic, Luka Modric oraz Marcelo Brozovic zagrają na środku pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Centruje teraz w szesnastkę i pewnie to teraz wyjaśniają, oddalają zagrożenie. Bernardo Silva był przed meczem przedmiotem licznych analiz. Ciekaw jestem, jak sobie dzisiaj poradzi. Gra skrzydłami i dośrodkowania to jeden z kluczowych elementów w grze przeciwko... Modric! Nie wierzę własnym oczom, nie ma gola! Jaka jest szansa obrony strzału z tak bliska, niemal zerowa, jednak widzieliśmy to przed chwilą. Podanie do Brozovicia. Zabiera rywalowi piłkę, czy będzie okazja? Iwanuszec! Co za obrona, nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. I znowu rzut rożny. Sędzia wskazuje na rożnik boiska. Ponownie będą bić piłkę z rożnego. Odbiera czysto w polu karnym. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. Atakują Portugalczycy, to może przynieść owoce. Udało się przerwać atak, mogło być niebezpiecznie. Brozovic. No i Gwardiol. Ma rywala na karku. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę. No i fauluje teraz. Będzie rzut wolny. Szutalo. Majer. Świetna interwencja. João Palinha. I Bernardo Silva. No, ależ teraz sztuczka. Okazja, jak marzenie. Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Otavio.
Dobrze teraz przeszkodził. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Majer. Luka Modric. Sędzia wskazuje po tym zagraniu na punkt oddalony od bramki o 11 metrów. Będzie więc szansa na objęcie prowadzenia. I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Popatrzmy raz jeszcze na tę interwencję, zupełnie nie w tę stronę. Piłka bez problemu spada do bramki. Ktoś tu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzystał. Stanisic. Teraz Lovro-Majer. Szutalo. Iwanuszec. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać. Tracą teraz piłkę na rzecz rywali. Obgwizdany faul za to zagranie. Będziemy mieli rzut wolny. Przed szansą Cristiano Ronaldo. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A Cristiano Ronaldo trafił do siatki z najbliższej odległości. Tutaj nie mógł się pomylić. Mamy wynik remisowy. 1-1. Szutalo. Za to wejście. Będzie rzut wolny. Szutalo. Luka Modric. Budimir, Luka Modric, teraz strzał, nic z tego, świetny refleks. Rzut z autu dla Chorwacji. Gdyby ktoś włączył ten mecz niedawno, zobaczyłby w statystykach, że dzieje się tu sporo. Mam nadzieję, że obie drużyny nie zwolnią i do końca będziemy oglądać akcję za akcją. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Przy piłce Cristiano Ronaldo. João Cancelo ma piłkę. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszyzna. Takie interwencje, Tomku, na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Mamy gwizdek, było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. Dośrodkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Nic z tego nie będzie. Piłka przejęta po dośrodkowaniu. João Cancelo. Przyjmuje Palinha. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Strata. Nic z tej kontry nie będzie. Stanisic. Iwanuszec.
Zdecydowane wejście bez faulu. Przy piłce Palinia. Bruno Fernandes ma chyba dość miejsca. I jest! Trafia teraz! Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Mamy teraz wynik 2-1. Iwan Uszec. Dobrze wybrał moment ataku, ma piłkę. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe 2 minuty gry. Borna Sosa. No i wyjechał z piłką poza pole gry. Głupia strata teraz. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Chorwaci nacierają skrzydłem. Mają tam nieco miejsca. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Ronaldo! Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Rzut rożny wykonuje Fernandes. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. João Cancelo ma piłkę. Jest próba strzału, minimalnie obok słupka. No, zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał, było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Szutalo. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. I teraz rzut wolny. Tak nie można grać. Tak się powinno stopować ataki rywala. Bruno Fernandes. Piłka do Bernardo Silva. Teraz Bruno Fernandes. Piłka opuściła plac gry. Wznowimy od bramkarza. Na szczęście obędzie się bez kartek. Z
Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Ruben Dias. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Sędzia gwiżdże. Wolny z tej pozycji będzie groźny. Świetny to był strzał. Byłby piękny gol, ale piłka opuszcza boisko. Pech strzelca. Wielkie szczęście bramkarza. Ruben Dias. Bernardo ruszył w kierunku bramki. Jemu nie trzeba instrukcji. On ma instynkt. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Rzut rożny. Może dać im wyrównanie. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Teraz próba przeniesienia gry na drugą stronę. Okazja! Nie zepsuć tego! Tak to powinno się robić w obronie. To była interwencja do statystyk. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? Paszalić przy piłce. Rzuca teraz piłkę do środka. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Źle wybrał Ronaldo. Podał do przeciwnika. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Udało się przejąć piłkę. Cancelo. Piłka wędruje do Palini. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Faul. Gwizdek. Wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Gonzalo Inacio. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Ronaldo! Gol! Portugalia znowu trafia. Jeszcze bardziej komplikuje życie rywalom. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. A więc mamy 3-1. Brozowicz. Podanie do Majera. Kramaric. Teraz Lovro-Majer. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść.
I wycofanie na przedpole. Czy tak kibicom nadzieję? Tak, świetnie, teraz bramkarz. João Palinha. Bruno Fernandes przy piłce. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Kramaric teraz z piłką. Utrzymują się przy piłce. Sędzia stosuje korzyść. A teraz szansę na gola. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Tak jest! Bramka! Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznaliśmy zwycięzcę meczu. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie z bliska. Świetna bramka, brawo! W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. O, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie out. Do ostatniego gwizdka zostały minuty, ale wynik spotkania raczej jest już przesądzony. Portugalia wydaje się mieć zwycięstwo w kieszeni. Rzeczywiście nie można powiedzieć o całym ich występie złego słowa. Błyszczą dzisiaj w każdym aspekcie gry, panują w środku pola, świetnie kreują akcje, imponująco je wykańczają, a rywalowi pozwalają na niewiele. Bez wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Leão. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Sędzia pokazuje, że dolicza 3 minuty. Chyba zbyt czytelne to dośrodkowanie. Przejmuje piłkę przeciwna ekipa. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Mamy gwizdek, było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. Uwaga, wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Końcowy gwizdek. Wynik dzisiejszego meczu już się nie zmieni. Portugalia wygrywa. W dzisiejszym meczu drużyna udowodniła swoją wyższość. Po prostu wyglądała dużo lepiej w ofensywie. Cóż, pewne i zasłużone zwycięstwo. Świetny mecz rozegrał dziś Ronaldo. Na niego zawsze można liczyć. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia, ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymali.